Słuchajcie, obejrzymy sobie filmik Najlepszy gracz od pana Frytoxa. Ostatnio natknąłem się na jego kanał. Powiem wam, że nawet nieźle robi te filmiki. Oglądamy filmik Najlepszy gracz z każdego kraju. Uważam, że można zobaczyć, co tu jest ciekawego u pana Frytoxa. Przewinęło się wielu wybitnych O. graczy z wielu różnych krajów. Praktycznie każdy kraj ma jakiegoś Zaraz mniej lub zobaczymy. bardziej wybitnego gracza w swojej historii. I właśnie o tym sobie dzisiaj pogadamy. O Sam najlepszym jestem graczu ciekaw. z danego kraju. Oczywiście nie będę dawał wszystkich możliwych krajów. Może w przyszłości zrobię drugą część. Zobaczymy. No i tak Jezu, będą. ale ten CSGO był fajny. Jaki ten CSGO był fajny, widzowie. Serio. Bardzo fajna gierka. A teraz co? No mamy gówno totalne. Mówił o historii, a nie o czasach obecnych. A mnie kosik nie wkurwa, kurwa. Każdy ma głos, jaki ma. Ja mam po prostu. No też mam chuj głos, seplenie i F. Ciężko się wypowiadam. Wy***, to nie? A pod uwagę będę brał tylko CSGO i CS2, bez CS 1.6 i CS Source. Subskrybujcie kanał No. i z MVP Major totalnie deklasuje Francja. konkurencję. Wygrany Major oraz MVP Majora. A on się grał na 7 Majorach. Do tego 5 razy znalazł się w top No, 20 graczy dywo. HLTV, z czego aż 3 razy na pierwszym miejscu i 2 razy na drugim. Dobra, czy jest ogólnie jakiś wcześniej był zawodnik lepszy od Zyła w Francji, widzowie? Jak myślicie, czy był jakiś zawodnik lepszy? Zastanawiając się, bo ja się właśnie tak zastanawiam, aż teraz sprawdzę. Poczekajcie. Kenny, tak? Kenny S. Popatrzmy Kennego. Też ma trochę tego, nie? Ogólnie. Ma 10 MVPs. Major 1. Znaczy, ogólnie ja uważam, że no, fuck, on lanów grał. No nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że Kenny, no jeszcze na ten moment może i mógłby jeszcze dorównać, tak? No bo zobaczcie, ile on grał w CS-a, ile Zywo. No Zywo o wiele krócej gra w CS-a od Kennego. Jednak, no trochę tych turniejów też odwiedził i wygrał, nie? Trochę tego jest. Więc no ja ogólnie Kennego i Zywo, bo to snajperzy są, no widzowie, to są snajperzy, nie? To są snajperzy i uważam, że na równi można by na ten moment jeszcze postawić. Ja uważam, że Zywo ogólnie overall jest lepszy od Kennego. Jest lepszy, ale na ten moment chyba można było jeszcze, jak tak patrząc, tak jak patrzymy po statystykach, ten ma 46 lanów, 11 wygranych, on ma 94 lany rozegrane i 11 wygranych, a jeszcze CS Source'a miał lany, a tu CS Source'a nie ma, nie? No więc trochę grał w tego CS'a, nie? No to jest piękna historia. No we Francji tak overall, CSGO podkreślając tylko, bo w CS2 za bardzo Kenny nie grał, można ich na równi jeszcze postawić. No jeden i drugi. Jedni by mówili, że Kenny, jedni mówili, że Zywo, tak? Zagrał na 46 dużych lanach, z czego wygrał 11, za które zgarnął aż 20 MVP, co jest Overall i drugim tak jest najlepszym lepiej, tak? wynikiem w całym CS-ie. Jego all-time rating to aż 1,32, co jest No. najwyższym wynikiem na całym HLTV. No moim zdaniem Zajł jest najlepszym graczem w historii i myślę, że już za rok każdy będzie tak mówił. Czy najlepszym graczem w historii, czy jest? Z AWP? Zastanawiam się, czy jest najlepszym graczem w historii, nie? Znaczy, kogo ja oglądam? Frykso, taki gościu, chciałem zobaczyć jego film, bo ja nie oglądałem go, nie? Czy jest najlepszym graczem w historii? No, słuchajcie, było kilku graczy dobrych w historii i ciężko jest określić, bo no trzeba jednak podzielić snajperów i riflerów, nie? No ja uważam, że powinien być w tej historii, tak? No Getright powinien być. Na pewno. No Simple na pewno też. Kennego też można nadać, że jednym z lepszych graczy w historii był. No Donka to nie liczę, bo to Device też właśnie. Luke na AWP, no na pewno, na pewno. No było naprawdę trochę tych graczy, nie? Coldzera, tak, dobrze piszesz. Olof, Flusha. No ale to zobaczymy dalej, no bo tu na razie we Francji on powiedział, że najlepszy graczy i to się nie zmieni, powiedział, no to dziwne, Bo już no. nie będzie żadnego argumentu przemawiającego za Simplem. Z Francji jeszcze warto wyróżnić Kennego, bo też był wybitnym No, graczem i ale jednym z najlepszych w dobrze, że historii, dał, ale no. Zajł wygrał zdecydowanie więcej, więc no nie było innej opcji. Belgia. Początkowo. Wygrał więcej? A tam nie. Znaczy to procentowo może i tak, no bo tam, ale też 11 wygrał z Wolanów i 11 Kenny, no ale Kenny trochę dłużej grał od niego. No zobaczymy, jak dalej będzie Zywo, nie? Chciałem dać Keoza, no bo jak wiecie, jest to No. niesamowicie utalentowany Keozik, zawodnik. jasno. Lecz je. Ja nie wiem, jak można screama dać. Serio, nie wiem, jak można dać screama. Co ten gościu pi. Że to wiadomo, że wybór jest tylko jeden u nas, nie? No widzowie, na czacie, no chyba, jak piszecie, no to chyba wiemy, jaki jest wybór. Jeden i jedyny, nie ma innego. To jest Eagle Mastermind totalny. Headshot Machine, komunikacja top, gra ze Smują wytrzymuje.
No, Chaos. Ja tylko widzę Chaosika. Chaos da Beast. Nie no, tak na serio to wiadomo, że to jest Pierwszy trochę Scream, mu nie? Takie brakuje do świry, miana świry, ale absolutnego wiadomo. gołta belgijskiej sceny. Ja myślę, że trzeba mu dać tak jeszcze z rok i będzie można go nazwać największym talentem w historii Belgii. A póki co to miano zdecydowanie należy do Screama, czyli jednego z najbardziej charakterystycznych graczy w historii, który zasłynął swoim No. bardzo unikalnym stylem strzelania, bo Scream nie puszczał full auta jak każdy normalny gracz, tylko zawsze pestkował i walił niesamowite heady. No, ja jestem ogólnie ciekaw, jak te heady w CS2 by strzelał. Tamto jestem ciekaw, że typ walił pesteczkę i pesteczka nie zalicza headshota. Typ nagle biega, wiecie, no tutaj to trzeba walić full auto. Tu jednak te pesteczki są zdradliwe, sami wiecie jak na z AWP czy z M-ki full auto, to kilka kul gdzieś przele... przez gościa. Ja wiem, że próbował i bardzo fajnie on to podsumował. Scream wszedł do gry, pograł deathmatcha i powiedział tak, te postacie jakieś na łyżwach jeżdżą, surfują jakoś, mówi, co to kurwa jest, no to za strzelanie, mówi. Giba się ta gra jakoś zje... to za movement, strzelanie się i wyszedł. I tak podsumował CS2. No i ja zgadzam się z nim w 100%, no, ale on gra Valoranta, no. Zagrał łącznie na 9 majorach, z czego najwyżej byłby półfinale, a było to razem z No. Very Games na pierwszym majorze w historii. Dwa razy znalazł się w najlepszej 20 graczy, raz na 7, a raz na 9 miejscu. Pojechał na 56 dużych LANów, z czego 6 udało się wygrać, a za jednego zgarnął MVP. Ogólnie ze Screamem był taki problem, widzowie, że on podobno miał strasznie słabą komunikację. No on był aimowy, serio, na takie heady, tak dobrze grał, ale no miał problemy z komunikacją w bardzo, w dużym stopniu. No on po prostu grał, tak? To był zawodnik, który po prostu grał i chciał zwalić heady i to wszystko, nie? I tu był problem z nim, dlatego go z streamów często wyrzucali. No niby go brali, że zajebał zawodnik i ten, no ale to później już ludzie go kasowali, no też go kasowali, no wiedzieli jak gra, wchodzili z executami z flashami przecież, no takie taktyki robili, że ciężko było zareagować na niektóre rzeczy, nie? Jego all-time rating to 1,09, więc całkiem solidny wynik. Teraz taki trochę nieoczywisty kraj, czyli Czechy. A tam jedynym godnym uwagi No. kandydatem jest Oscar. Co ciekawe, Dobrze, Oscar wcale nie Oscar. nazywa się Oscar, tylko Thomas. Możecie go znać głównie Dobry z występów w zawodnik. Mouse, w którym nawet przez chwilę grał ze Snax. Ogólnie Oscar to serio jest dobrym graczem. Snajperem na tier 1 sobie radził bardzo dobrze. No typ jest niemożliwy. On ma teraz ile? 33 lata, tak? I dalej na... No dobrze, no dostał się na RMR-a Sinner przecież, nie? Oscar zagrał tylko na 4 majorach, co akurat mnie bardzo zdziwiło, a najdalej był w ćwierćfinale. Za to zagrał. No bo on ogólnie strasznie późno zaczął karierę. Znaczy, on ogólnie grał w 1.6. No tam mu, no dobrze grał, ale on w Czechach tam nie miał teamów dobrych. Tam grał po prostu z tym, kim mógł. No, jak tam kiedyś gadałem z Lordem i mówił, że Oscar był dobry, no ale no EU teamów jeszcze wtedy nie były robione EU teamy. To też nie miał z kim grać. A w CSGO, no to już były te EU teamy, tak, International. I bardzo dobrze grał. I on w wieku, nie wiem, 27 lat dopiero coś zaczął grać, tak, na wyższym poziomie, 26. 6-7 lat. Na 37 dużych LANach, z czego wygrał 4. Częściej wygrał 4 duże turnieje, a na Majorze był tylko 4 razy. Do tego 2 razy znalazł się w top 20 HLTV na 16 i 14 No, miejscu. dobre No i zdobył pozycje. 2 MVP w całej swojej karierze, a jego all-time rating to 1,12, czyli solidny wynik jak na snajpera. I on do dzisiaj przecież jak na p***, nie? Do dzisiaj jak na typ, że to jest nieprawdopodobne mieć tyle lat i tak na p***. Nie z tej AWP. A wiecie, że AWP, no jednak w tym CS2, no trzeba mieć refleks i trzeba mieć cierpliwość. Niemcy. Niemcy to dosyć ciekawy przypadek. Kogo byście dali w Niemczech, widzowie? Kogo byście dali? Chris J to jest Holandia, widzowie. To nie jest Niemcy. Kogo byście dali? Co? Widzowie, kogo byście dali tu? Tapsen. Chris J to jest Holandii, gość. Tapsen. Syrson. Tom 223. Czekałem na to. To mówcie Richter, to wiadomo o co chodzi, no. Ja ogólnie uważam, że najlepszym niemieckim graczem. Ej, tam tyle ch... graczy jest niemieckich, że ciężko powiedzieć. W tym momencie Krim, bo jest najlepszym moim zdaniem. Syrson, Tapsen, ale młyn, wam powiem. Nie wiem, zobaczymy. Syrson, Tapsen bym dawał. Bo CS jest u nich od zawsze i zawsze mieli solidne drużyny. Do tego mnóstwo turniejów No, i majorów Syrson. było grane właśnie u nich i do.
No i uważam, że no Syrson albo Tapsen, no jedna z tej dwójki bym dawał, no że najlepsi są, bo tak ciężko znaleźć serio niemieckiego dobrego zawodnika, oprócz teraz właśnie Krimbo, który się wyróżnia i bardzo dobrym jest zawodnikiem, że to jest szok. Dodatkowo są bardzo dużym krajem, a mimo to nigdy w swojej historii nie mieli żadnego wybitnego gracza, który by został legendą CS-a. Porównanie z Francją będzie bardzo. Mieli ogólnie gracza, który niestety szkoda, ale to w 1.6 mieli zawodnika niemieckiego, bardzo dobrego, nie wiem, może widzowie niektórzy pamiętacie, Cyx. Miał taki typ nika Cyx i on w 1.6 był totalnym kotem. I on zginął w wypadku samochodowym, jak jechał na lana, widzowie, nie? Jechał na lana i zginął w wypadku samochodowym na samolot. I szkoda gościa, bo on był porównywalny ogólnie do właśnie tych najlepszych graczy, jak Neo w 1.6, do Foresta. Naprawdę typ tak na. Że to był szok, nie? Naprawdę był dobry, ale no to w 1.6 było, no w CSGO, no to ja mówię, no Syrson i widzę tylko Tapsena, nikogo innego nie widzę. Bardzo dobre, bo Francja, trochę mniejszy kraj, podobne warunki, a wybitnych graczy mieli sporo, a Niemcy żadnego. Mega ciekawe to No. jest. A dobra, najlepszym graczem w historii Niemiec prawdopodobnie jest Syrson. Zagrał łącznie tylko na trzech majorach, z czego najdalej był w fazie legend. Znalazł się raz w top 20, a dokładnie na 10 miejscu No, faza legend dwa razy to nie jest zła chyba, no, ale no, okej. w 2020 roku. Zagrał na 17 dużych lanach, z czego nie wygrał żadnego, ale mimo to ma 5 trofeów na HLTV. Dlaczego? Bo wszystkie wygrane nabił w czasach COVID-a i HLTV nie zalicza tego do lanów, co w sumie ma sens, bo można Internetowy. powiedzieć, że wygrał ich 5, a dostał za nie 2 MVP. Jego all-time rating to 1,09, co jest ok wynikiem jak na snajpera. Teraz Rosja. I też bardzo ciekawy przypadek. Rosja. Elektronik, widzowie? Monesi? Nie no, chyba nie jeszcze. Wydaje mi się, że elektronik bardziej. Nie możemy, no Monesi, nie wiem czy więcej wygrał po prostu. Dosia? Dosia, no Dosiak. No ej, w sumie, no Dosia, no przecież z tym boilerem wielkim, jak on tam miał. Zeus to nie Rusek. Flamey? No zobaczymy, jestem sam ciekaw. Dla mnie elektronik, Flamey też dużo wygrywali przecież. No potem Dosia Exgot. Bombel? Nie no, CZ nie ma szans. Bo Rosjanie raczej kojarzą nam się z dobrymi teamami i dobrymi Elektronik, graczami. tak. Ja ogólnie spodziewałem się, tu dobrze gościu wybrał, dlatego też moja pierwsza myśl przeszła przez elektronika. No bo gościu, no wygrał najwięcej, mi się wydaje. Więcej niż Monesi, dłużej grał przecież. On jeszcze Flipside z Blade'em grał, więc no nie możemy na pewno dać Monesiego do tego, bo on no tyle na pewno no nie grał w CS-a i tyle nie wygrał, co elektronik i takiego doświadczenia nie ma. I wydaje mi się, że elektronik jednak. Ja też jeszcze bym dawał obok właśnie Flamiego, bo on też tam dużo wygrywał. Jeszcze jak grał w Navi przed nimi Okazuje wszystkimi. się, że oni też nie mieli jakiegoś wybitnego turbokota w swojej historii i nie bardzo wiedziałem, kogo wybrać. Ale elektronik był kotem, gościu. To on był turbokotem, jak jeszcze CSGO Flipside grał, to gościu tak na. Że to był szok, no. No typ jak nie iglował, to był przepotężny, nie? Bo najwięcej MVP ma Dong. Tak, ten Dong, który ledwie rok gra w Tier 1. Najwięcej turniejów ma Electronic, a Shiro jest gdzieś po środku. No i najbardziej się zastanawiam między Shiro a Electronikiem, ale ostatecznie chyba postawię na tego drugiego, bo jednak gra o wiele dłużej w tego CS-a. Znaczy ja też uważam, że elektronik zasłużenie, nie? Jak dla mnie. Zasłużenie w. Electronic zagrał łącznie na 11 majorach, z czego jednego wygrał, a 3 razy był w finale. 4 razy znalazł się w top 20 HLTV, z czego najwyżej był na czwartym miejscu. Zagrał na 69 dużych lanach, a wygrał aż No, 12 z nich, 12 z dużo czego za wygrał. jednego dostał MVP. Jego all-time rating to 1,08, czyli solidnie jak na Rayflera. Przypominam, że na 25k subów taką skalę ci do jednego. Ja w ogóle zastanawiam się, po co jest cały czas ten rating overall 1.0, nie? Czemu oni nie mogą tego zmienić na ten 2.0 rating, nie? No, dlatego ja też o Flamie mówiłem, że no, on też dużo grał i dużo wygrał. Może dlatego też nie wspomniał, bo no nie gra teraz za bardzo. Ile on lat, Flamie? Ile już bez drużyny jest Flamie, widzowie? A w sumie ja sprawdzę, ile bez drużyny jest Flamie. Kiedy on swoje ostatnie. No to jest jego organizacja. A on w Cybershow grał, no ale to są takie teamy. Tu 2 lata prawie nie grał. Prawie, no prawie 2 lata. W Navi 6 lat grał.
A zobaczmy, czekajcie, trofies. No, ja ogólnie właśnie to się zastanawiam, dlatego mówiłem, że bym dał Flamiego bardziej, też Flamia, bo elektronik, no bo gościu 14 lanów wygrał, na 76 był, no to jest dużo, no nie? To nie jest mało. Bez Majora, no jasne, że bez Majora, to jasne, ale uważam, że można by było jako drugą osobę tu go dać, nie? Właśnie w Rosji bardziej go, nie? Na ten moment. Ale jasne, no bez Majora to racja, to nie wygra Majora, nie udało mu się wygrać. Was, Polska fakt, teraz. nie mogło zabraknąć polskiego akcentu, No. a tu. Widzowie, w Polsce jak myślicie, kto jest najlepszy? Ja widzę jedną osobę. Jaki snack, stary? Jaki snack? Ja widzę jedną osobę, widzowie. Jedną osobę. Osobę. Innocent, widzowie. Pan Mocek. Dla mnie to jest. Nie ma innej osoby. No kurwa. Widzicie inną osobę? Nie no, wiadomo, widzowie, że świry, świry, no. Snacks. Też uważam, że Janusz jest najlepszą osobą i nie ma lepszej Tutaj osoby oczywiście Snacks, CS-a. chociaż to nie takie oczywiste. Znaczy, ogólnie bym stawiał tak. Overall Snacksa, a no przez ostatnie jakieś tam lata to Siuchego bym stawiał, no nie? Bardziej Siuchego bym stawiał, ale overall Snacks i tak, no tyle grał, tyle wygrywał i wszystko, że i tak bym Snacksa dał i nikogo innego, no. Bo pewnie wielu z Was się spodziewało tutaj Neo, ale tak jak mówiłem, biorę pod uwagę Nie, tylko CSGO i CS. gdzie Neo, stary, no nie może być Neo, co ty gadasz? Bo CS16 ma oddzielną zakładkę na HLTV i byłoby ciężko to połączyć. A gdy nie bierzemy pod uwagę CS16, to najlepszym Polakiem zdecydowanie jest Snax. A Neo dałbym dopiero na trzecim miejscu, zaraz po Jarku. Janusz zagrał łącznie na 14 majorach, z czego jednego udało się wygrać. 4 razy na się w top 20 HLTV, a najwyżej był na czwartym miejscu. Pojechał na 87 dużych lanów, a wygrał No, 13 z nich. I dużo, no jak 13 lanów wygrał, to jest bardzo na dużo. 7 został MVP. All-time rating Janusza to niby tylko 1.02, ale jest to rating 1.0, a on trochę zaniża. No i też przez ostatnie lata Tak, głównie no. ignuje, więc poszło trochę w dół. Przejdźmy na chwilę za ocean, a dokładniej do Brazylii. O, widzowie, w Brazylii kogo byście dali? Ja mam jedną osobę. 14 już, tak, racja, 14 już, macie rację. Ostatnio Blasta, tak, wygrali. Ja bym dał też, widzę, że większość ludzi, dwa niki się na czacie prześcigają. Fallen Coldzera, zgadzam się, ja bardziej bym dał Fallena. Bo gra cały czas na bardzo wysokim poziomie i uważam, że Fallen dla mnie to jest numer jeden. To jest typ taki, no to jest prekursor portu przecież, no serio, Fallen to jest W której niezniszczalny. zdecydowanie najlepszy w Ale historii był zobaczymy. Coldzera. Ja Coldzera bym dał na drugim miejscu. Coldzera od tylu lat ście, że to jest szok i Fallena tylko i wyłącznie. Nie zgodzę się w żadnym stopniu, że ty bym dał Coldzera. Zagrał łącznie na 11 majorach, z czego aż 2 wygrał i to jeszcze w dodatku wygrał 2 z rzędu. A jakby tego było No. mało, to jeszcze za oba majory zgarnął MVP, co czyni go jedynym graczem, który zdobył MVP majora na 2 turniejach z rzędu. Oprócz tego, 3 razy znalazł się w top 20 HLTV. Fair top 3 Brazylii? Nie no, Kajsrato bym dał. Raz na 10 i 2 razy na pierwszym miejscu. Ponownie z rzędu, jako drugi w historii. Zagrał na 79 dużych lanach, a wygrał 14 z nich i dostał za nie 8 MVP. Jego all-time rating to 1.12, więc bardzo solidny wynik. Bardzo dobry gracz, lecz szkoda, że jego kariera tak nagle przyhamowała. Muszę kiedyś zrobić o nim odcinek. Oczywiście nie mogło się. Znaczy nie, no ja uważam, że Fallen o wiele lepszy, nie? Byłby. Ogólnie Coldzera też mógłby być. Oni we dwójkę dla mnie ex aequo mogli być w pierwszym miejscu. Coldzera i Fallen. Tylko po prostu Coldzera już od tylu lat gra chuj w średnich teamach. No a Fallen cały czas, no jednak on cały czas tier 1, nie? Ukraina. No ja chyba tutaj to wiadomo kto. Obyć Simple, bez nie ma innej Ukrainy, a osoby. w niej najlepszy gracz w historii CSGO, Nie ma. czyli Simple, absolutny Bóg CS-a, który wygrał wszystko, co tylko się dało, lecz myślałem, że tych wygranych ma znacznie więcej. Ale po kolei. Simple pojechał na 13 Zgadzam się. majorów, z czego aż 4 razy był w finale, a wygrał tylko jeden z nich, no i dostał też MVP za niego. 8 razy znalazł się w top 20 HLTV, w tym 3 razy na pierwszym miejscu oraz 2 razy na drugim. Do tego lądował w rankingu co roku od 2016, a ten rok będzie, No. którym zabraknie go w najlepszej 20 graczy. Bo nie wiem, co by musiało się stać, żeby załapał się jeszcze chociaż na 20 miejsce. Musiałby nagle wrócić do głównego składu Navi, wygrać Majora w Chinach i dostać MVP za niego. Choć. A jak w ogóle uważacie tą zmianę do Falcons Simpla? Ja uważam, że będzie ssał, nie? Nie wiem czemu, ale jakoś wydaje mi się, że będzie ssał. Mam takie wrażenie, nie? Że będzie grał chuj. Znaczy, może powiem inaczej. Będzie grał średnio. Nie powiem, że będzie grał chuj, bo chuj
to 0,7, 0,8 rating, 0,9. Uważam, że będzie miał rating 1,05. To dalej by nie dawało mu gwarancji miejsca w top 20. Jeśli chodzi o lany, to pojechał na 80, a wygrał 13 z nich. Lecił trofeów łącznie ma 17, bo wygrali też parę turniejów w erze COVID-a, a MVP zdobył 21. No trochę w tych erze COVID-a, no to oni wygrali trochę turniejów też. To jest największym wynikiem w historii, a jego all-time rating to zawrotny 1,24, co jest drugim najlepszym wynikiem wśród wszystkich graczy. Chyba żaden inny kraj nie wypluł tylu... No, Szwecja. Ja widzę jedną osobę, Getright, nie? Talentów, co Szwecja. A tym największym talentem jest Getright. Może nie wygrał tylu majorów, co Flusha czy Olof, ale za to nadrabia rekordami i innymi. Nie Olof, jaki? Dla mnie to Getright. No, dla mnie to jest jedna osoba, kurczę, że Getright, nie? Turniejami. Pojechał na 12 majorów i na 5... Ale Olof też uważam, że mógłby obok niego stanąć. Olof i Getright mogliby sobie podać rękę. Zgadzam się z wami, widzowie. I to jeszcze zaliczył te 5 finałów pod rząd, ale wygrał tylko jeden z nich. Wyobrażacie sobie, widzowie? 5 finałów pod rząd i wygrywasz jeden? Jesteś w 5 finałach Majora i wygrywasz jeden. To są jaja dopiero. Co? To jest hit. Meldował się w finale i to jeszcze zaliczył te 5 finałów pod rząd, ale wygrał tylko jeden z nich. 4 razy znalazł się w rankingu HLTV już za czasów CSGO, bo CS 1.6 nie liczymy. I 2 razy z rzędu ale w 1.6 też był miejscu, dobry, też to czyni go pierwszym graczem w historii, który tego dokonał. Pojechał na 99 lanów, a wygrał aż 23 z nich. No, widzowie, zobaczymy. Znaczy, no, mi się wydaje, że Zywo go przebije na 100% i to nie będzie z tym problemu. Niko też raczej go może przebije. No, zobaczymy. A na 10 zdobył MVP. All-time rating Getrighta to 1,09, czyli w porządku wynik. Czas na danie, czyli kraj, który wyprodukował równie... Dobra, widzowie, no dla mnie to device, nie ma innej nie osoby. Dużo talentów, co Szwecja, a może nawet i więcej. A zdecydowanie tym największym szwedzkim talentem jest device. Czyli trzeci najlepszy gracz w historii CS-a. Na początek mam taką ciekawostkę. Device spędził 123 tygodnie na pierwszym miejscu w rankingu drużyn HLTV. Jak coś, 123 tygodnie to jest 2,5 roku. Czajcie? Dla porównania, Simple ma 63 tygodnie, czyli trochę ponad rok. Ale to i tak nic, bo Dupri spędził 141 tygodni na pierwszym miejscu, czyli prawie 3 lata. Chore liczby, ale wróćmy do device'a. No, fajnie. Kiedyś może VP by spędziło tak z 2 lata na pierwszym miejscu, fajnie by było. No ale no niestety, widzowie, niestety. My, czy w Polsce będziemy mieli taką drużynę jak VP drugą? Może nie dożyjemy już tego, wiecie? Może Counter-Strike 3 wyjdzie, chociaż VAR potrafi tylko do 2 liczyć. Raczej ciężko. Zagrał na 16 majorach, z czego wygrał aż 4, w tym 3 z rzędu. Do tego za 2 z nich dostał MVP, co czyni go... Czy którzy mogą się pochwalić takim osiągnięciem? Do tego aż 9 razy znalazł się w top 20 graczy HLTV, ale nigdy na pierwszym miejscu. Najwyżej był na drugim. Pojechał na 116. Znaczy ja uważam, że go skamowali, nie? Bo wtedy co wygrywał w majory właśnie, najwięcej turniejów była ta era Astralis, to dla mnie on powinien być na pierwszym miejscu. Ja nie rozumiem czemu Simple na przykład dostawał, który nie wygrywał nic za bardzo, pierwsze miejsce zgarniał. Dla mnie to jest XD, nie? Dla mnie on powinien być, no. Ścielanów, a wygrał aż 25 z nich, no i zdobył na nich 19 MVP, co jest trzecim największym wynikiem. A jak już o wynikach mowa, to jego all-time rating to 1,16, więc bardzo dobry wynik, jak na snajpera. No i widzowie, ja daję lajka, w miarę okej filmik, też dajcie chłopakowi subika jak możecie i wiecie, no.